Dzień dobry, Wojtek Janicki, rocznik 63. Witam serdecznie wszystkich. Skończyłem szkołę w 82, tak mi się wydaje. Irena Stępień-Pilczuk, rok ukończenia Liceum Ogólnokształcącego w Bielawie, 1972. Magdalena Kobryń, matura 2018, profil przyrodniczy. Tadeusz Nowacki, matura 1957. Do kamery. Cześć, jestem Tomek Mickiewicz. Skończyłem naszą szkołę w 2013 roku. Raz, dwa, trzy, Piotr Łyżwa, rocznik 80, klasa matematyczno-fizyczna. Agata Zwierzyna, rok ukończenia szkoły to 2004, klasa pierwsza E, o profilu ogólnym. Nie no, doszłam do czwartej E. Gratuluję! Mariola Hanus-Zawadzka, liceum bielawskie, ukończone w 1982 roku. Dorota Konieczna-Enozel. Maturę zdawałam w 1995 roku i jestem absolwentką klasy humanistycznej. Anna Augustyniak, zdawałam maturę w 1999 roku, a ukończyłam klasę humanistyczną z elementami dziennikarstwa. Dzień dobry, nazywam się Jadwiga Flis z domu Dębkowska. Maturę zdałam w 1983 roku i uczęszczałam do klasy biologiczno-chemicznej. Dominik Ostrowski, matura 1997. Krzysztof Zawadzki, ukończyłem liceum ogólnokształcące w Bielawie w 1979 roku. Wojciech Tłokiński, maturę mieliśmy w 1965 roku. Sławomir Majewski. Po kolei Jagdzinku. Tak. Cezary Morańda. Marek Myśiol. Kiedy wchodzę w mury tej szkoły, przypominają się moje lata, kiedy chodziłam do tej szkoły jako uczennica, no i później, kiedy podejmowałam pracę zawodową, no i kiedy ją kończyłam. Matura to był naprawdę wielki zaszczyt. I przede wszystkim, ja już nie chodzi o nas uczniów, ale przede wszystkim dla rodziców, którzy przeszli te działania wojenne. I wiele z tego, jacy byli dumni, że mój syn skończył to liceum. Dobry jest, dobry. Rymuje się. Ja chodziłem do liceum 23 lata. No bo tam się urodziłem. To był po prostu mój dom, w którym się wychowałem. Ojciec był dyrektorem liceum. Bardzo dobrze zorganizowane przede wszystkim dyrektorem był pan Kazimierz Tłokiński, który naprawdę to liceum wyciągnął na określony poziom. Liceum było tworem jego życia. Cząstką, którą się zespolił całkowicie. Głównym założeniem szkoły to była nauka, a także dyscyplina, która już istniała od momentu samego wejścia do szkoły. Dobra, dla was zadanie na dzisiaj. Pan Gra. O, pięknie. No i teraz wiecie, co pamiętam o tej fizyki. Na jakiej wysokości znalazło się ciało po 5 sekundach? Myśl. Morenda, Majewski, proszę rozwiązać zadanie. Po 5 sekundach. Ta szkoła to było dla mnie marzenie. Byłam z siebie bardzo dumna. Trafiłam do wymarzonej klasy biologiczno-chemicznej, bo zawsze lubiłam biologię, zawsze lubiłam chemię. Ja przez 4 lata myślałem, że chodzę do klasy o profilu informatycznym, a pod koniec mi powiedzieli, że to jest matematyczno-fizyczne. To było 1/4 drogi, a 3/4 wysokości. Czy będą jeszcze jakieś zadania? Przypomniały się stare lata. Ta szkoła nauczyła mnie przede wszystkim otwartości na innych, pokonywania wyzwań, pokonywania trudności i umiejętności odnalezienia się w totalnie nowych sytuacjach, bo codziennie liceum bielawskie było czymś nowym, było czymś zaskakującym. Nauczyło mnie życia, przyjaźni. No i w liceum poznałam moją miłość. W pierwszej klasie już. Jesteśmy 39 lat. Rok po maturze wzięliśmy ślub. Liceum ogólnokształcące w Bielawie nauczyło mnie słuchać ludzi i być człowiekiem, który wykonuje swoje zajęcia dobrze, niezależnie od tego, co się wokół dzieje. Liceum imienia Bolesława Chrobrego no dało mi siłę.
do tej pory mi zostało to, żeby o siebie walczyć. Dużo mi też dała ta kultura fizyczna, która była promowana w tej szkole. Dyplomy właśnie takie sportowe i nawet nie było pucharów ani medali, dostawało się dyplom, to gdzieś takie wyblakłe leżą i one są najcenniejsze dla mnie. Łączyłem sport z nauką w naszej szkole. Moim największym sukcesem było zdobycie tytułu mistrza Polski, który zdobyłem właśnie w trakcie nauki w naszej szkole. Nauczyciele bardzo, bardzo mi pomagali w tym, żebym nie miał problemów, żebym mógł się spokojnie rozwijać. Ile śmiechu, ile grozy. No to właśnie wtedy, kiedy pani Morenda chyba mnie próbowała nauczyć WF-u i kazała mi biegać wokół całego boiska. Jak widać, jej nie poszło, bo poszłam w innym kierunku. Nie odpoczywałam za górką. Pani Irena Pilczuk była profesorką, która naprawdę bardzo trzymała się standardów, czasówek, ponieważ w bieganiu byłam absolutnie cienka, a zawsze chciałam mieć dobrą ocenę z tego WF-u. Jak biegliśmy na 800, to moje koleżanki za tą górką za rękę mnie ciągnęły, żebym mogła dostać jakąś pozytywną ocenę, a nie truje. Dla mnie najważniejsza, najcenniejsze, najbardziej wartościowe to była kadra wspaniała, wykwalifikowana. Nie tylko uczyli konkretnego swojego przedmiotu, ale także byli wychowawcami. Uczyli mnie profesorowie, którzy byli legendarnymi postaciami tego liceum. I oni też mieli taki sznyt, co się teraz mówi, przedwojenny trochę. Było i tradycyjnie, ale też nowocześnie. I myślę, że to jest aktualne do dziś. Pokazywali nam, że można pracować w Bielawie, w Górach Sowich i można być świetnym pedagogiem, można być świetnym nauczycielem. Szczególne podziękowania kieruję pani profesor Marii Staniszewskiej. To był mój ulubiony przedmiot, kiedy uczyła mnie biologii. Pani profesor Leszkiewicz, pani profesor Wańska, pan dyrektor Drapich. Pani Stanisławie Kaczorowskiej języka polskiego, panu Władysławowi Najmanowi matematyka. Pan profesor Różycki, pan profesor Prusiński. Pan Wojciech Tułokiński, historia. Pani Helena Walaszczyk, historia. Pan Teodor Szczotka, język niemiecki. Pani Wiesława Mleczko, język rosyjski. Pani profesor Kuna. Irmina Tomczak, wychowanie fizyczne. Mój wychowawca, nieżyjący pan Izdor Skorupski, wychowanie muzyczne, wychowanie plastyczne. Dajcie mi powiedzieć jeszcze o pani Jadzi. Bardzo im gorąco i serdecznie dziękuję. Pani Jadwiga Wąsik, która sprawiła, że wylądowałam na tym profilu humanistycznym. To wielu rzeczy mnie zainspirowała, wielu rzeczy mnie nauczyła i bardzo jej za to dziękuję. Zajęcia z łaciny z panią profesor Ewą Krzywdą, niezwykłą kobietą, o niezwykłej klasie, aparycji, z potężną wiedzą. Do dziś potrafię śpiewać 100 lat po łacinie i mnóstwo sentencji łacińskich. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy po to w tym liceum, żeby się czegoś nauczyć, posiąść jakąś wiedzę i żeby ta wiedza była wykorzystana później, bo każdy z nas, jak sobie przypominam, miał plany na przyszłość. Z klasy matematyczno-fizycznej wszyscy jesteśmy lekarzami. Prowadzę agencję reklamową. Jestem emerytką. Nauczycielem wychowania fizycznego. Jestem szefową kuchni w jednej z bielawskich restauracji. Jestem burmistrzem miasta Bielawa. Pracuję w Radiu Wrocław, jestem dziennikarzem. Jestem trenerem biznesu, pracuję w firmie szkoleniowej. Z zawodu jestem nauczycielem biologii, ten zawód wykonuję. Mam firmę własną, zajmuję się księgowością. Pełnię funkcję burmistrza miasta i gminy Pieszyce. Ta szkoła wychowała mnóstwo fajnych, wartościowych, dobrych ludzi i nadal niech takich ludzi wychowuje. Jak tak wszyscy oddamy to, co od tej szkoły dostaliśmy najlepszego, to ona będzie trwała wiecznie i ja jej tego życzę. Tak, 70-lecie szkoły, 6. zjazd absolwentów, bardzo istotny. No to życzymy tak. 100 lat. 100 lat, tak. Życzymy 100 lat i później się zobaczy. A jak już mi 100 lat po łacinie.
W razie czego to się wytnie. Plurimos annos, plurimos, plurimos annos, plurimos, annos, annos, plurimos, annos, plurimos. Jakoś tak. Chrobry jest dobry, chrobry. Chrobry jest absolutnie najlepszy. Można tam nawet spotkać miłość swojego życia. Chrobry jest dobry. Dobry jest dobry. Za moich czasów nie było tego hasła, ale mi się to bardzo podoba. Więc uważajcie, bo chrobry jest dobry, ale też był złośnik straszny i może pokazać wam kiedyś w nocy niu-niu, żeby nie mówić źle o tej szkole. Wartością samą w sobie tego liceum to jest to, że ono w ogóle jest. To znaczy, że jest mocna ta szkoła, że jest silna, że ma dobry kręgosłup. Chrobry jest dobry. Zgadza się pani z tym? Powiem jedno. Chrobry był dobry, chrobry jest dobry i chrobry będzie dobry. Zmiany w systemie oświaty były, są i będą. Dotkną naszej placówki, ale damy radę. Młodzi ludzie szukają jakichś wyjątkowych szkół, a tak naprawdę mają ją pod ręką tutaj w Bielawie. Chrobry jest dobry. Do tej pory trwa i w sercach, i w duszy naszej. I w trzecim pokoleniu. Dziękuję.